Kilkanaście dróg na terenie gminy Rytwiany zostało już w tym roku oddane po modernizacji. Są to odcinki długości od kilkuset metrów do prawie półtora kilometra. Na przebudowę i remont dróg gminnych samorząd Rytwian otrzymał kilkumilionowe dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych. Bardzo dużą ilość środków pozyskaliśmy z Polskiego Ładu, ponad 4 miliony złotych, w związku z czym te środki pozwoliły wyremontować bardzo dużą część dróg gminnych na terenie gminy Rytwiana. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej, modernizowane drogi mają utwardzone pobocza, chodniki z kostki lub asfaltu. Wszystko wykonane w technologii, aby jak najdłużej służyły użytkownikom. Zgadza się, nawierzchnia bitumiczna, choćby nawet taka jak tutaj na popularnej Węgierce w Sichowie Dużym z poboczem dla pieszych, dalsza część dróg, którą mamy zaplanowaną na przyszłość, to również są drogi albo z poboczami, z wydzielonym pasem pobocza właśnie dla ruchu pieszego, bądź też z chodnikami. Gmina zadbała także o bezpieczeństwo pieszych, montując inteligentne przejścia dla pieszych wraz z progami zwalniającymi. Dla Rytwian inwestowanie w infrastrukturę drogową jest jednym z priorytetów. Jedna z najważniejszych, którą cały czas musimy rozwijać i która jest tak zwaną bieżączką. I ta infrastruktura drogowa zawsze jest na czasie i myślę, że znajdzie się w każdym roku budżetowym. Z Rytwian, Jerzy Strzyż, STV Info.